w związku z tym sami po prostu odczuliśmy potrzebę tego, żeby takie rozwiązania dla nas samych stworzyć. No a następnie przejdziemy już do tej najbardziej interesującej części praktycznej, gdzie na potrzeby dzisiejszej prezentacji przygotowaliśmy dla Was, w zasadzie Marcin przygotował taką aplikację konkursową, która pokaże, jak na żywo działają nasze platformy, jak można sprawnie i fajnie oprogramować wysyłkę zautomatyzowanych SMS-ów i maili. Co więcej, zapraszamy Was wszystkich serdecznie do tego, żeby wziąć udział w takiej aplikacji konkursowej, z tego względu, że na koniec pokażemy wyniki i chcemy Wam zadać takie pytanie, z którego frameworku korzystacie najchętniej. Więc będziemy mogli zobaczyć, czy jest to chociażby Laravel, czy Symfony, czy jakiś inny framework, który jest najbardziej popularny. Ok, kilka słów wprowadzenia, po to, żeby się tutaj troszeczkę zautoryzować. Przyjechaliśmy tutaj z dwoma projektami e-mail labs i SMS labs. Z e-mail labsem jesteśmy na rynku od 2 lat. SMS labs to jest nasze nowe dziecko, które działa zdecydowanie krócej. No i to, czym się zajmujemy, no to dostarczamy maile i SMS-y, tak jak sama nazwa mówi. E-mail labs to serwer SMTP w chmurze i bardzo rozbudowane, fajne i wygodne API do wysyłki wiadomości e-mail, jak również do odbioru wszystkich statystyk. Działamy na rynku komunikacji e-mail od 2007 roku z innymi projektami. Jeżeli chodzi o e-mail labs, to wysyłamy ponad 200 milionów wiadomości transakcyjnych, czyli tych wszystkich automatycznych, generowanych po wykonaniu jakiejś akcji przez użytkownika rocznie. Współpracujemy ze wszystkimi providerami e-mail. No jeżeli chodzi o SMS-y, to też warto wspomnieć, że wysyłamy nasze SMS-y przez wszystkich providerów, dzięki temu macie niezawodną wysyłkę. Współpracujemy z wieloma firmami, tak jak tutaj widzicie, ten przepływ jest bardzo duży, od znanych sieci handlowych, poprzez duże korporacje, jak również aplikacje SaaS-owe, tak jak chociażby tutaj widzimy, jest firma, czy aplikacje mobilne, takie jak Listonik. Mieliśmy też przyjemność wspierać City Project Red w zakresie wysyłki wiadomości obsługowych przy okazji premiery Wiedźmina Trójki, także było to dla nas naprawdę super doświadczenie i wielkie wyróżnienie. Również wspieramy bardzo mocno społeczność PHP. Nasze API jest dostępne przez Composera, także niezależnie od tego, z jakiego frameworku korzystacie, będziecie mogli w bardzo prosty sposób zintegrować nasze narzędzia. Krótki kodu i gotowe biblioteki są oczywiście udostępnione na GitHubie. No i to, co jest również bardzo istotne, to nasze platformy są oparte głównie właśnie o PHP, zarówno e-mail labs, jak i SMS labs. Dlaczego powstały nasze usługi? Nie wiem, czy mieliście właśnie do czynienia z wysyłką maili. Zakładam, że każdy z Was prawdopodobnie chociaż raz wysłał jakiegoś maila przez jakiegoś mailera, przez Sweet Mailera chociażby, czy PHP Mailera. No i to, co my zaobserwowaliśmy chociażby, no to fakt, trochę nam to przeszkadzało, że nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje. Wysłaliśmy maila, być może otrzymamy jakąś zwrotkę, że ta wiadomość nie została dostarczona, ale zazwyczaj nic więcej nie wiemy. Czy ona została otwarta, czy kliknięta, nie wiemy, czy dotarła na czas. Nie wiemy, czy nie wylądowała w folderze spam. Także w związku z tym chcieliśmy stworzyć narzędzie, które właśnie pomoże analizować i zyskać większą kontrolę, jeżeli chodzi o wysyłkę wiadomości e-mail. I tutaj też troszeczkę na przykładzie naszych wybranych klientów chciałem pokazać, co jeszcze jest tutaj istotne. Kiedy mówimy chociażby o Listoniku, bardzo znana aplikacja, która podbiła tutaj rynek nie tylko polski, ale też międzynarodowy, jeżeli chodzi o App Store. No oni generują automatyczne maile z potwierdzeniem rejestracji, czy też jeżeli mamy listonika, możemy tworzyć listy zakupów i wysyłać te listy na naszych przyjaciół, po to, żeby na przykład zrobili zakupy przed jakąś imprezą. No i tutaj jest istotne to, że ten mail bardzo szybko dotarł do odbiorcy. W związku z tym ta szybkość wysyłki jest tutaj kluczowa. No i na dzięki zapewnieniu chociażby infrastruktury w chmurze możemy to zapewnić. Również analityka zwrotna. Idron, czyli system CRM dla e-commerce, system marketing automation, wysyła wszystkie swoje maile przez nasze API, a następnie pobiera statystyki zwrotne i wizualizuje dla swoich klientów. Także tutaj możemy również pobierać bardzo dużo ciekawych informacji. Też skala wysyłki jest bardzo ważna. Wyobraźmy sobie sytuację taką, z którą boryka się Horizon, czyli jeden z największych portali ogłoszeniowych, jeżeli chodzi o wynajem czy sprzedaż mieszkań. Oni wysyłają setki tysięcy maili każdego dnia. No i żeby dostarczyć te maile na czas do użytkowników, żeby one dotarły, żeby nie kolejkowały się, żeby czas dostarczenia nie był dłuższy niż powiedzmy kilka minut, no to wymagana jest właśnie chociażby tutaj infrastruktura w chmurze, która będzie się skalować do potrzeb takich użytkowników. No i na koniec również bezpieczeństwo. Wszystkie maile, które są wysyłane przez naszą platformę, są uwierzytelnione, dodatkowo wspiera
wspieramy kody szyfrowania komunikacji TLS, jak również wspieramy certyfikaty ID. No i chociażby dzięki temu, jak również dzięki temu, że nasze serwery, czy nasze serwerownie są umieszczone w Polsce, z naszych usług zdecydowała się skorzystać Raiffeisen Bank, który wysyła swoje maile transakcyjne przez nasze SMTP. I no, tak jak wspomniałem, tutaj na pewno kwestia bezpieczeństwa jest kluczowa, chociażby wyciągi skąd i tego typu informacje, maile muszą być zaszyfrowane, no a data center prawnie jest wymagany, musi być w Polsce. No i to, co jest wspólnym mianownikiem wszystkich naszych klientów tak naprawdę, no to dostarczalność wiadomości e-mail. Jeśli nasz mail trafi do spamu, jeśli zostanie zablokowany już na poziomie serwera, to de facto dla naszego odbiorcy to jest tak, jakbyśmy nigdy nie wysłali żadnego maila. W związku z tym kluczowa kwestia, po prostu musimy tego maila dostarczyć. A teraz, jeżeli mówimy o dostarczalności, no to może to się wydawać być zaskakujące, ale w 2014 roku 17% wiadomości e-mail zamówionych, czyli nie mówimy tutaj o wysyłce spamu, mówimy tutaj tylko i wyłącznie o mailach marketingowych, na które się zapisaliśmy, lub o mailach transakcyjnych, nie dotarło do odbiorców. W 2015 roku aż 21%, czyli to się jeszcze pogorszyło. Dane są, które tutaj, którymi dysponujemy, są udostępnione przez agencję Reuters, która bada dostarczalność dobrej praktyki e-mail na całym świecie. Jest to próbka wykonana na bardzo wielu setkach milionów maili w danym roku. Stąd też mamy tutaj te dane. Więc ten problem dostarczalności on jest. Często o nim być może nie wiemy, jeżeli nie mamy kontroli nad tymi mailami. I dlatego warto o to zadbać. I teraz trzecia część, ta praktyczna, myślę, że ciekawsza niż to, co mówiłem do tej pory. Troszeczkę praktyki odnośnie tego, jak możemy skutecznie wysyłać maile, ale również SMS-y. SMS Labs, nasza młodsza usługa, nasz młodszy brat e-mail Labsa. Tutaj też chcieliśmy pokazać, w jaki sposób można to fajnie zrobić. I na potrzeby, tak jak wspomniałem, dzisiejszej prelekcji zrobiliśmy dla Was taką aplikację demo. Zachęcamy Was do tego, żebyście wzięli udział w naszej zabawie. Ta aplikacja pokaże Wam, w jaki sposób możemy komunikować się za pomocą SMS-ów two-way z naszymi użytkownikami, czyli możemy napisać jakąś wiadomość, następnie poprosić o odpowiedź, przykładowo, czy chcesz aktywować swoje konto, napisz tak lub nie, my otrzymujemy odpowiedź zwrotu, czyli komunikacja dwustronna. Mamy wysyłkę wiadomości e-mail również, taką zautomatyzowaną po wykonaniu jakiejś akcji przez użytkownika. Pokażemy Wam również, w jaki sposób można za pomocą API zebrać dane z takiej wysyłki. No i na koniec oczywiście zwizualizować te wyniki. No niejednokrotnie może się zdarzyć tak, że chociażby może nasz dział marketingu chciałby wiedzieć, jakie mamy wyniki z wysyłek wiadomości i musimy to fajnie pokazać na jakimś wykresie. I teraz zachęcam Was do tego, abyście wysłali swoje imię, numer 664-078-450. Od razu powiem, że wszystkie Wasze dane zostaną wykasowane od razu po konferencji. Nie zbieramy ich, także nie musicie się o to obawiać. Chcę Wam po prostu pokazać, że ta aplikacja naprawdę działa. Dla tych, którzy będą chcieli wziąć udział w tej naszej mini zabawie i pomóc nam tutaj pokazać, jak działają nasze narzędzia, mamy oczywiście koszulkę, taki mamy upominek, możecie odebrać u nas na stoisku w dowolnym momencie. Czyli jeszcze raz, wysyłka imienia na 664-078-450. Ten numer wydaje się być dosyć trudny i długi, ale Marcin później powie Wam, dlaczego właśnie taki numer. To proszę Państwa, chwilkę, od razu po tym, jak wyślecie SMS-a, będziecie widzieć, że otrzymacie kolejne wiadomości, coś dalej się wydarzy. Tak na dobrą sprawę, w trakcie tej zabawy będziecie musieli wysłać dwa SMS-y i odebrać jednego maila, także nie ma tego zbyt dużo. Także chciałbym Was prosić, żebyście postępowali zgodnie z instrukcją, którą otrzymacie, a za chwilę Marcin powie Wam, co się wydarzyło w trakcie jakby tej całej sekwencji, do której tutaj doszło. Także poczekamy jeszcze chwilę, przypominam imię na 664-078-450.
No, z tego co nam wiadomo, na szczęście prezentacja jest cały czas nagrywana, również te slajdy, także będzie można to obejrzeć. Również chciałbym dodać, że cały kod tej aplikacji będzie udostępniony w ciągu tygodnia na GitHubie. Także będzie można go sobie pobrać i samemu zobaczyć. Oraz, no właśnie, uruchomić i sprawdzić, czy działa, czy nie oszukujemy. Tak jak wspomina Michał, że wybraliśmy taki drugi numer. Numer wybraliśmy taki drugi z tego względu, że służą te numery do komunikacji dwustronnej. To znaczy możemy wysyłać z nich SMS-y, albo sobie też odbierać. I tutaj właśnie pokazujemy metodę odbierania SMS-ów, która wykorzystuje nasze API. Jest ona niezwykle prosta, tylko znosimy do tego CURL-a. Autoryzacja, którą wykorzystujemy SMS Labsie, to jest Basic Authentication. Dlatego tutaj tylko o tyle, tak jak Pan tutaj prosił, no nie jest na tyle istotny, nie odkrywa numerki, aczkolwiek pokazuje, jak w prosty sposób można takiego SMS-a pobrać. Dużo więcej dzieje się w przypadku, gdy możemy wysłać tego SMS, ponieważ możemy wysłać z tego numeru, który prezentuje na ekranie, albo można też wysłać SMS-a z nagłówka. Na pewno każdy z Was dostaje takie SMS-y chociażby ze swoich banków. Wyglądają te numery tak, jak gdyby były wpisane w Waszą książkę adresową. Kolejną opcją, którą możemy uruchomić w SMS-ach, przy wysyłaniu SMS-ów, jest SMS Flash. W tym wypadku SMS pojawia się w formie takiego pop-upu. W tym wypadku nie wykorzystaliśmy tego w prezentacji. Ustawiamy także sender ID i samą treść wiadomości. Oczywiście jest to wrzucane również za pomocą CURL-a na nasze restowe API metodą PUT. Samo pobieranie SMS-ów, jeżeli jeszcze można do tego wrócić, pozwala także pobrać informacje o tym, jaki status obecnie wiadomość posiada. Obie te metody użyte zostały dwa razy. Rozumiem, że wszyscy dostali dwa razy SMS-a od nas i dwa razy musieli na nas SMS-a wysłać, tak? Za chwilę to jest. W takim wypadku metoda ta jest zapędzana. Ona w naszej aplikacji uruchamia się kilkukrotnie po to, żeby pobrać te SMS-y i wysłać używaną dodatkowo do tego zamkasza po to, żeby zapisać ID konkretnego SMS-a, żeby nie powtarzać przetwarzania tej wiadomości kilkukrotnie. Nasza platforma obsługuje także długie SMS-y, dlatego nie trzeba się ograniczać co do samej długości SMS-a. Obsługuje także bez problemu polskie znaki. Także można zaplanować wysyłkę. Ciekawe rozwiązania, które wprowadziliśmy ostatnio na naszej platformie, to jest właśnie planowanie wysyłki. Można ustalić datę wysłania SMS-a, powiedzmy, na poniedziałek rano. Bardzo przydatną opcją jest też odnośnie planowania wysyłki jest możliwość określenia daty ważności tego SMS-a. To znaczy, jeżeli wysyłamy jakieś bardzo poufne, ważne dane i nie chcemy, żeby one dotarły za dwa dni, ponieważ ktoś miał wyłączony telefon, ustawiamy wtedy ilość minut, jak długo ten SMS miałby być ważny. Dzięki czemu, jeżeli ta wiadomość nie zostanie dostarczona przez operatora do odbiorcy w określonym czasie, wtedy ta wiadomość po prostu wygasa i nie zostaje przekazana dalej. Nasza platforma wysyła także SMS-y przez wszystkich czterech operatorów, dzięki czemu wysłanie tego SMS-a i odebranie go przez odbiorcę jest praktycznie natychmiastowe. W tym wypadku widzimy, w jaki sposób wysyłamy wiadomości e-mail. To jest metoda, na której chciałbym się szczególnie skupić, bo jest ona dla nas niezwykle ważna. Jest to takie nasze ukochane dziecko e-mailarsie. Metoda send mail template pozwala na to, żeby wysłać jednocześnie 300 wiadomości do wszystkich odbiorców i jednocześnie personalizować każdą wiadomość za pomocą zmiennych, które są tutaj określone w tym elemencie. Personalizacja może następować zupełnie w każdym aspekcie, to znaczy możemy nadać własny message ID po to, żeby później zidentyfikować tę wiadomość podczas pobierania statystyk na jej temat. Także również można na przykład nadać się w linię przy odbiorcy. Na pewno widać w
wiadomości, które otrzymaliście, że pojawia się linie, które podaliście wcześniej w SMS-ie. To jest właśnie też przedstawione za pomocą metody SendMailer. Wiadomość to doszła bez problemu na waszą skrzynkę mailową. Tylko mamy nadzieję oczywiście. Tak, mamy taką nadzieję. Aczkolwiek bardzo rzadko się zdarza, że coś nie trafiło, zwłaszcza z naszej platformy. Ponieważ zastosowaliśmy między innymi SPF-a. Jest to wprawdzie technologia zabezpieczania wiadomości, ale jest bardzo dobrze postrzegana przez wszystkich providerów. Obecnie jest ona wprowadzona przez wszystkich polskich providerów, no a także oczywiście zagranicznych. SPF pozwala na to, abyśmy określili, jakie serwery w naszym imieniu mogą wysyłać wiadomość. To znaczy, jeżeli ustawimy konkretny adres IP, jeżeli ktoś będzie próbował wysłać wiadomość z innego, podszywając się pod nasz prom, wtedy oczywiście ta wiadomość zostanie odrzucona. Tutaj też w zależności od polityki providera, aczkolwiek zazwyczaj jest ona zupełnie odrzucana przez serwer odbiorcy. Zastosowaliśmy także Debina. Debin jest stopniowo wprowadzony przez polskich providerów. Wprowadzony jest już przez grupę UP, czyli między innymi przez UP, przez O2. Ta poczta umożliwia już podpisywanie maili Debinem. Tutaj jest sprawa bardziej złożona. Wiadomość, część wiadomości szyfrowana jest kluczem prywatnym, a następnie token dodawany jest do nagłówka tej wiadomości. Wysyłane jest to do serwera docelowego. Serwer za pomocą klucza publicznego, który znajduje się w DNS-ie, może sobie sprawdzić, czy te tokeny będą się ze sobą zgadzać. I tutaj, jeżeli się zgadza, to oczywiście ląduje w skrzynce odbiorczej, jeżeli się nie zgadza, trafia do spamu. Jedno z najciekawszych rzeczy ostatnio wprowadzanych i opracowanych m.in. przez Microsoft, Facebook oraz Yahoo jest taki. Przepraszam, Dimak. DIMAC pozwala nam na wprowadzenie swojej własnej polityki odnośnie traktowania źle autoryzowanych maili na danej skrzynce odbiorczej. To znaczy możemy poprosić serwer odbierający o to, aby wiadomość kompletnie odrzucił i wysłał nam do nas raport, dlaczego tak się stało, z jakiego adresu IP próbowano podjąć wysyłkę. Drugą opcją jest przeniesienie wiadomości do spamu. Tutaj nie jest jeszcze zaznaczona trzecia opcja, która pozwala nam na to, żeby z wiadomością nie działo się nic, ale chcemy być o tym poinformowani przez konkretny raport. Tutaj ciekawszą rzeczą jest kilka takich punktów, które wymieniliśmy, jak można zupełnie ominąć spam, nie wpadać do spamu. Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, o którą powinniśmy zadbać, to jest dedykowane IP. To znaczy bardzo często trafiamy na jakiś IP współdzielony, chociażby u naszego hostingodawcy. W takim wypadku, jeżeli ktoś wyśle na przykład tak dane jakby, no to niestety będziemy lądować w spamie, wysyłając dalej z tego adresu IP, ponieważ serwery takie jak Google, czy Yahoo, mail.com zapamiętają już nasz adres IP jako ten, który wysyłał niezbyt ciekawą treść dla użytkownika. To się wiąże... Powiem jedną rzecz, że przy współdzielonym adresem IP do wysyłki maili po prostu wszyscy użytkownicy pracują wspólnie na dostarczalność. I wystarczy, że traci właśnie jeden gość, który wyśle coś, co jest źle postrzegane przez providera. Niezależnie od tego, co wy będziecie wysyłać, wasze maile po prostu trafią do spamu. Wiąże się to bezpośrednio z reputacją właśnie adresu IP, o czym wspominałem. Obecnie systemy takie jak Google prowadzą bardzo dokładne ocenianie tego, jak dany adres IP zachowuje się w wysyłce. Dlatego jest to niezwykle istotne, aby dbać o to, żeby maile, które nie powinny się wydostać z naszego systemu, faktycznie się z niego nie wydostawały. Nieobecnych na czarnych listach chodzi o to, w tym punkcie chodzi o to, żeby starać się rozwiązywać problemy, gdy trafimy już na jakąś globalną, ogólnopolską czarną listę. To znaczy jest tych list coraz więcej, providerzy mailowi mają do nich dostępy. Dzięki temu mogą ocenić naszego maila właśnie na podstawie tego, co ocenialiśmy wcześniej, czy ktoś nas rzucił do spamu, czy ktoś nas oznaczył jako spam. Oczywiście
również wiadomość nie trafi do skrzynki odbiorczej w momencie, gdy nasz mail zostanie źle zaprojektowany. Chociażby przewaga obrazków w tekście w samym mailu nie świadczy zbyt dobrze, nie jest zbyt dobrze oceniana przez filtry antyspamowe. Powinniśmy zadbać również o to, aby wiadomość HTML posiadała chociażby na przykład wersję tekstową. Pomaga to wtedy nie tylko, aby provider ocenił naszego maila wyżej w swoim spam teście, ale również łatwiej takiego maila odczytać na współczesnych urządzeniach, przenośnych na przykład na smartwatchach. Ponieważ smartwatche nie przetwarzają HTML, pokazują wersję tekstową. Jeżeli jej nie ma, a będą na dodatku jeszcze same obrazki, no to nie wyświetli nam wtedy nic. Automatyczne blokowanie outbound polega na blokowaniu maili, które zostały już raz odbite. To znaczy na pewno często nam się coś takiego zdarza. Załóżmy, że użytkownik zarejestrował się po pogonieniu zwyczajnie literówkę w adresie e-mail. Ten e-mail rejestracyjny nie dotarł, a my wysyłamy do niego jeszcze jednego maila. W takim wypadku coraz gorzej oceniane jest nasze my jako nadawcy. No i oczywiście analiza spam maps, czyli sprawdzanie odbitek, które przychodzą do nas z różnych systemów i próba wyjaśnienia tego, dlaczego nasza wiadomość została zakwalifikowana jako spam przez dany filtr antyspamowy. Po wrzuceniu naszej wiadomości e-mail do spam testera, zresztą mail testera, przepraszam bardzo, otrzymaliśmy oczywiście wynik poprawek. Dzięki zastosowaniu to wszystkim szyfrowaniu, o którym mówiłem wcześniej, wszystkim technologiom oraz odpowiedniemu zaprojektowaniu wiadomości e-mail, uzyskaliśmy wynik 10 na 10. Do przykładu pobraliśmy jeden z maili naszego klienta, który miał problem z dostarczalnością. Tutaj nie było sama wiadomość mailowa, nie była już skonstruowana, jednak znajdował się klient na spam assassinie. I to już kompletnie wykluczyło dostarczenie do wiadomości do skrzynki odbiorczej. Żeby absolutnie zakończyć już nasz konkurs, to znaczy całą tę procedurę, która dzieje się w tle, użyliśmy webhooksów, które znajdują się również w naszym systemie. Webhooksy to jest takie odwrócone RSS-owe, dla tych, którzy by nie wiedzieli. Wtedy to serwer wysyła na wskazany adres danego skryptu dane, które zgromadził w jakimś okresie do odbiorcy. W takim wypadku możemy na przykład w wypadku tego skryptu, który tutaj widzimy, zamyka on wpis i nie możemy już głosować na żaden inny framework oraz potwierdza nam to, że faktycznie ten mail został kliknięte. Same te funkcje są o tyle pomocne, że pozwalają analizować maila nie tylko pod względem tego, czy ktoś kliknął maila, czy ktoś maila otworzył, ale wysyłają wszystkie możliwe statusy, które nasz system generuje. Są to statusy takie jak hard bounce, spam bounce, soft bounce, razem z dokładnym opisem, dlaczego taki status otrzymaliśmy oraz informacjami, które będą jeszcze pokazane na kolejny slajd, ciekawy sposób. Tutaj widzimy przykładowe statusy, które generuje nasz system na podstawie wykresu z naszego panelu. Widzimy tutaj takie statusy jak drop. Akurat ten status jest generowany przez nasz system i nie jest to taki typowy status SMTP. Status ten polega na tym, że jeżeli właśnie nie trafiliśmy na czarną listę, ale naszą wewnętrzną, czyli nasz system zanotowuje outbounce albo spambounce, nie pozwala kolejny raz wysłać maila do tego samego odbiorcy. Dzięki czemu też chronimy zarówno dostarczalność klienta, jak i reputację swojego IP, jeżeli jest to na przykład IP dedykowane. Poza tymi statusami, które są zwracamy również informacje o tym, z jakiego urządzenia mail został kliknięty lub otwarty. Informacje te są o tyle ciekawe, że znamy mniej więcej, jaki jest udział danych urządzeń na rynku. No jeżeli nie widzimy, że ktoś klika
na przykład małych zniknięć z iOS-a, to wiemy, możemy się domyślić, że coś nie tak stało się z mailem. Dlatego warto wtedy jest to sprawdzić pod konkretnym urządzeniem, żeby tę dostarczalność też zwiększyć. Mamy wprowadzoną liczbę lokalizację, bo akurat przydaje się do tego, żeby dostosować może maila na przykład językowy. Na stronie głównej linku, który był zawarty w mailu, możecie sobie sprawdzić, jak rozkładała się dostarczalność. Zostało to przygotowane właśnie jednym ze skryptów naszej biblioteki, która znajduje się na GitHubie. Jest to biblioteka pokabowa. W tej konkretnej metodzie aggregate, pozwalamy pobrać dane dosłownie gotowe do wykresu, czyli takie, które można od razu wyświetlić na wykresie, chociażby takim subkolumnie, jak tutaj jest datą i z godziną, a możemy sobie to wyświetlić w wykresie, na wykresie takim kołownym, jakim przedstawiliśmy na naszej stronie głównej z wynikami konkursu. Myślę, że z mojej strony to wszystko w tym wypadku. A ja Cię przedstawię wyniki konkursu. Okej, to znaczy, że przedstawimy wyniki konkursu. Mam nadzieję, że wszyscy głosowaliście. Zobaczymy, z których wyników korzystacie najchętniej. A potem przejdziemy do pytań, jeżeli jakieś się pojawiły. Chciałem
dostawać dużą ilość SMS-ów, jak to jest zrobione. Robię sobie loterię, że wygrywa pierwsza osoba w pełnej godzinie. W tej pełnej godzinie potrafi mi w ciągu sekundy wysłać 2000 ludzi SMS-a. Jest, można to odebrać bez problemu. Nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o API. W ogóle nie wychodzimy z takiego założenia, żeby tutaj API ograniczać dla klientów. No, aczkolwiek zwracamy na to uwagę. Ostatnio była taka sytuacja, że klient uderzał do naszego API chyba 12 razy na sekundę. Co? Ale to nie jest kwestia API, tylko bardziej operatora i różnych operatorów. Tutaj mamy, tak jak mówiliśmy w prezentacji, mamy podpisaną umowę ze wszystkimi czterema providerami. Taką bliźniaczą usługą, która korzysta z tych rozwiązań, jest Delphi. To jest nasza firmowa też jakby druga platforma. Nie znam dokładnie wyników wysyłki i odbioru lennika, ale tam są naprawdę spore te liczby takie. Dostajecie dokładny czas wysłania takiego SMS-a do operatora, czy jest ile można było tego przeprowadzić? Tak, operator przekazuje nam czas, kiedy on odebrał tego SMS-a od siebie i mamy to u siebie. Tak, jak najbardziej. Przy metodzie, która była wykorzystana w tej aplikacji, jest od razu zwracane, kiedy ten SMS został dorzucony do naszego serwera. Czy ja może dodam, tak jak Pana interesuje, bo akurat obsługuję tego typu loterię, że jeśli chodzi o operatorów, to jeśli robimy loterię, która jest skupiona właśnie wokół punktu czasowego, tutaj mówię, wokół punktu czasowego można z operatorem ustalić, że zapisuje on czas z bardzo dużą dokładnością, bo normalnie operator przekazuje za pośrednictwem tutaj łącza, z którym łączy się między innymi MyLabs czy inni brokerzy SMS-owi, zapisuje z dokładnością do 10 części sekundy. Natomiast jeśli bardzo zależy nam, a są takie loterie, gdzie faktycznie tam te interwały, różnice czasowe są jeszcze mniejsze, można operatora dla tej akcji poprosić do tego konkretnego numeru, który używamy do tej loterii, o mniejsze interwały czasowe. Jest to do zrobienia, wymaga po prostu wcześniejszej informacji, ustalenia z operatorami, ponieważ jeśli numer jest dziewięciocyfrowy, tak jak tutaj, no to ustalamy tylko z jednym operatorem taką kwestię, natomiast są numery też krótsze, numery premium bądź tak zwane short coby, wtedy wymaga to, jest to bardziej skomplikowane, wymaga ustalenia ze wszystkimi czterema operatorami w Polsce. Rozumiem, że API nie zaokrągla tego czasu dostarczenia w SMS znaczy tak, to jest podawane w timestampie, aczkolwiek jest możliwe rzeczywiście uruchomienie tego w mikrotime. SMS-y typu MDI i NWO też obsługujecie. Tutaj musiał się spalić z kolegami. Jakie SMS-y? Nie usłyszałem. MDI i MO. Bardziej MO. Czyli tutaj mam na myśli... Okej. No to już to o tej podwyższonej płatności płatne w góry. Dokładnie, czyli numery premium. Znaczy, jeśli chodzi o numery premium, w SMS Labsie ich nie instalowaliśmy, bo usługa ma jakby służyć troszeczkę innej komunikacji, bardziej transakcyjnej, gdzie te numery premium są rzadziej używane. Numery premium są instalowane w usługach bliźniaczy, o której wspomniał kolega, czyli w usługach Redlinka i tam faktycznie można te numery, o których Pan mówi, czyli o podwyższonej bądź obniżonej płatności stałej ustalić. Te numery, które używamy w SMS Labsie i w Redlinku, w takim standardzie, ten numer dziewięciocyfrowy i shortcody, skrócone numery, zaczynające się od czwórki, są o standardowej opłacie operatorskiej, czyli tyle, ile kosztuje nas wysłanie SMS-a, jeśli mamy pakiet darmowy SMS-u, to też. Pan Jakuba, pytanie? Ja chciałem zadać, jak prowadzicie model biznesowy? Mógłbyś powiedzieć coś więcej o cenach? Okej, jasne. Jeżeli mówimy dłużej o SMS-ach, to płacimy oczywiście za każdą wysłaną wiadomość, jest to 7,95 grosza za SMS-a, niecałe 8 groszy. Jeżeli chodzi o e-mailabsa, to 12 tysięcy maili dajemy każdemu co miesiąc za darmo. Następnie rozliczamy się za każdą wysłaną wiadomość i te stawki są
od złotych 60 za 1000 najmniej o 60 groszy. Także nie są to wysokie koszty, jest to też o tyle korzystne, że jeżeli nie wysyłamy, to po prostu nie płacimy, wysyłamy więcej, płacimy po prostu za to, co wysłaliśmy. Nie zobowiązujemy się żadną umową, taką terminową, jest umowa na czas nieokreślony, także możemy ją w każdym momencie również po prostu zerwać, albo przestać wysyłać, nie ma najmniejszego problemu. Mogę, oczywiście. Co znaczy ilość otwarcia i otwarta 100%? To nie rozmierna, ale to jest. No chyba nie rozmierna. Macie testy na wsi. No prawda, prawda. Już teraz nic na to nie poradzimy, wszystko było otwarte. Tak, niestety. Przepraszam. Nie ma problemu. Czy jeszcze jakieś pytania? To już proszę mnie nie dostać. Ja, nie. Będzie pan na naszej czarnej liście. Tak, proszę. A wiecie, jak będę dostarczał SMS? No to wszystko zależy od numeru telefonu. Proszę, ty za mamy? Wszystkie SMS-y są dostarczane. Ale nie, 1979. Tam, z tego co pamiętam, w API jest chyba ograniczenie do miesiąca do przodu, także jeszcze nie musimy ostatecznie myśleć, ale sprawdzimy to na pewno. Myślę, że czterech operatorów jest w stanie udźwignąć taką wysyłkę, aczkolwiek to doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że 1 stycznia, czy też właśnie nowy rok, czy Sylwester, to jest czas, w którym to oblężenie sieci jest na pewno bardzo duże. To ja tylko dodam, że operatorzy nie gwarantują nigdy czasu dostarczania do telefonu nadawcy, nawet bankom w tokenach bankowych. Jedyne, co mogą zagwarantować, to przyjęcie do swojej infrastruktury, czyli do tego centrum SMS-owego, które mają u siebie. Natomiast to, co u siebie wydarzy dalej na linii centrum SMS-owe, DS i telefon, to już operatorzy nie gwarantują, nawet banki nie mają gwarancji dostarczenia. No tak, bo problem polega na tym, że sam BTS jest obciążony, a nie komunikacja pomiędzy na przykład nami a operatorem. Ale jak Pana interesuje, to ogólnie 1 stycznia mamy ograniczenie do 10 SMS-ów na sekundę. Jeśli Pan jeszcze więcej niż 10 SMS-ów na sekundę, czyli zapewne w takim interwale czasami, to nie zagwarantuje, to jest wystarczające. I to globalne, platformy, także to... Tak? Czy jeżeli chodzi o e-maile, zawsze powiedziałeś, że jest jakaś zwrotka z serwera, czy mail do nas, czy nie. No akurat mamy taką sytuację, że na jednym rynku mamy zwrotkę, że maile dotarły, a połowa klientów uważa, że te maile nie dotarły. Teraz pytanie, gdzie szukać w takim wypadku jakiejś przyczyny? To znaczy w takim wypadku wygląda na to, że sama wiadomość faktycznie została dostarczona, ale po drodze między samym serwerem SMTP a skrzynką odbiorczą jest jeszcze filtr antyspamowy. To znaczy warto by było przeanalizować to, jak ten e-mail jest zbudowany. Na przykład chociażby w mailu testerze, który pokazywaliśmy w prezentacji. Jest to strona mail.tester.com, ja na bardzo fajnie pokażę, że na przykład może jest za dużo obrazków, może znajdują się jakieś znaki, których nie powinno być mailu. To też wbrew pozorom może zaważyć o tym, czy wiadomość trafi do spamu, czy nie. No i kolejna rzecz jest również taka, że po prostu czasem zdarza się, że są jakieś problemy po stronie operatora. Jeżeli mówimy tutaj na przykład o tym, że przykładowo tak rzucę, tylko jakiś operator rosyjski zwraca nam, że przyjął tego maila, ale go nie dostarczył, może być tak, że on go dostarcza z dość dużym opóźnieniem, dlatego że nasze IP albo klasa IP ma jakieś ograniczenia czasowe i dopiero po godzinie, po dwóch godzinach wychodzi ten mail, a klient już o tym zapomniał. Warto w takim wypadku po prostu spróbować skontaktować się, jeżeli jest to jeden czy dwóch operatorów takich większych, zapytać, co się dzieje. Wiadomo, że to jest dosyć mozolna praca, tak naprawdę nie można oczekiwać tego generalnie, że operator zawsze odpowie, no chyba, że agregujemy bardzo duży ruch, tak jak w naszym przypadku przy takiej agregacji ruchu, no to po prostu mamy tam zawsze jakąś osobę, do której bezpośrednio się możemy odezwać i wyjaśnić każdą taką sprawę, ale na pewno zawsze warto próbować po prostu dopytać. MMS-y będziecie się bawić w przyszłości, czy tak? Tak, planujemy też.
wie taki, taki rejestr e-mail Labsa do SMS Labsa. Tak? Mówiliście o tej wiarze i spółdzielonej zajęcie, tak, że jakoś chronicie swoich klientów i system przed tym? Oczywiście, że tak. Każdy nowy użytkownik u nas na platformie no, jest poddawany takiej weryfikacji, jak my jesteśmy w stanie dokonać, czyli po rejestracji po prostu jeden z naszych pracowników kontaktuje się z nowym użytkownikiem i pytuje. Dodatkowo, co więcej, to oczywiście monitorujemy cały ruch. Czyli tutaj jest sytuacja taka, że jeżeli widzimy, że przy tej pierwszej wysyłce, czy od samego początku mamy za dużo hackbanstw, albo jest to może jakieś spambanstwy się natrafiają, jest to jakaś podejrzana treść, no to jest kontakt do użytkownika, chyba że od razu mamy informację też taką, że jest to wysyłka spamu, no to niestety, ale po prostu od razu przysyłamy takiego użytkownika z naszej platformy, blokujemy taką wysyłkę, także tutaj oczywiście odbywamy. Oczywiście przy współdzielonych adresach IP, które też proponujemy, mamy dedykowane i współdzielone, to ryzyko jest ale minimalne, czyli współdzielone, bo zanim my zdążymy zareagować, czasem coś złego może się wydarzyć oczywiście i jakiś problem może wystąpić, ale to jest zawsze właśnie kwestia tych współdzielonych adresów IP. No my robimy co w naszej mocy, żeby oczywiście to ograniczyć do maksimum. Co więcej, dopóki użytkownik nie poda nam danej firmowej, bo jak dobrze wiemy, spamerzy raczej danymi firmowymi nie dysponują i nie dzielą się nimi, do tego momentu jest ograniczenie na 400 maili na dzień. Także jeżeli ktoś nie poda maili firmowych, nie zweryfikuje firmy, no to po prostu nie roześle bardzo dużej ilości jakiegoś spamu, nie ma takiej możliwości, także to też jest jedno z naszych zabezpieczeń. Które prowadzimy, widzimy, że coraz więcej osób korzysta z klientów mailowych
na przykład budowanych aplikacje urządzenia mobilne. Także fingerprint jak najbardziej, ale to nie bardzo. Tak? W tym momencie z e-maila w zeszłym miesiącu dostaliśmy 70 milionów. Z tego 40% ruchu generowane jest przez API, bo zostało tam przez zeszłym. Jak zapomniałem, mówimy tutaj przede wszystkim o wysyłkach wiadomości transakcyjnych, które są generowane automatycznie przez jakieś systemy. Platforma w mniejszym stopniu zdecydowanie jest wykorzystywana na marketing. Super, że byliście z nami. Bardzo Wam dziękujemy za pytania, za uwagę, za poprawienie naszych wykresów. No i cóż, zapraszamy wszystkich z Was, którzy wzięli udział, którzy nie wzięli w sumie udziału w tej zabawie po odbiór koszulki na nasze stoisku, żeby chwilkę porozmawiać. No i to, co najważniejsze, zachęcamy Was do testu. Będzie nam bardzo miło, jeżeli wskażecie wszystkie fajne, czy też niefajne rzeczy w platformie, bo dzięki temu będziemy mogli się również poprawić i nastawiać do Waszych potrzeb. Dziękuję.